Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wieczór, ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Deathloop, gdzie poprzednio dowiedzieliśmy się mniej więcej, gdzie jest miejsce schadzek Charlie'ego oraz Faye, tak się nazywa ta jego dobra znajoma, z którą się spotyka po południu, ale jest taki problem, że nie mamy pojęcia, jak się dostać do całej tej bazy, znaczy jest jakoś zablokowana drzwiami z znakami, które trzeba jakoś znaleźć u niej chyba w obrazach, które ona maluje albo coś w tym stylu. No ale drugi problem polega na tym, że w chwili, kiedy możemy ich odstrzelić na wyspie Freestar, no to w tej samej chwili powinniśmy odstrzelić Wenji, więc po raz kolejny przychodzimy ją odstrzelić, żeby dowiedzieć się, jak można ją odstrzelić w jakimś innym terminie albo w jakimś innym miejscu. Ile razy ja już ją wyeliminowałem, to nawet nie zliczę. Tak więc, no cóż. Przyszła pora, żeby odstrzelić ją po raz enty, także więcej nie przedłużam. W prawej górnego ekranu, tam macie kartę klasyczną, którą z poprzedniego odcinka odeślę. I lecimy z tym koksem. Naprawdę, no, ja już straciłem rachubę, ile razy przychodziłem do Wenji, żeby ją odwalić. Bla, 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 bla. Ona jest genialnym naukowcem. Oni chyba zawsze są genialni, dlatego są naukowcami. Mówiłeś tej zamieśli, co ja? Tak, i trzeba przyznać Kolowi, że ma całkowitą rację. Swoją drogą, zmieniłem też ulepszenie do Eteru. Zmieniłem go z tego skilla, który sprawiał, że ciała znikają permanentnie, na skill, który umożliwia mi cały czas bycie niewidzialnym nawet w chwili zabójstwa. Oczywiście zachowałem cały czas zdolność bycia niewidzialnym non-stop, kiedy jestem w bezruchu, także wydaje mi się, że takie połączenie może być całkiem skuteczne, biorąc pod uwagę, że... No troszeczkę mi to nie pykło. Troszeczkę mi to bardzo nie pykło. Dużo łatwiej byłoby mi chyba tam do niej byłoby podejść się po prostu ją odwalić normalnie. Ale cóż, ja mam taką tendencję, że popełniam całkowicie bezsensowne błędy i tylko później narzekam, że jak to się stało, że mnie zabili. Zmieniłem też również sobie medaliony postaci na po pierwsze szybsze hakowanie rzeczy. I to w sumie chyba tylko tyle zmieniłem, jeśli chodzi o zdolności Colta jako takie. Okej, okay, dobra, wieżyczka porobiła całkiem niezły rozpierdziel, to mi się podoba. Także ja sobie już na szybko przebiegnę w miejsce, które mnie interesuje. Trzeba będzie odstrzelić, a nie odstrzelić, okej, okay, dobra, nieważne. Pomyliło mi się z innym hopkiem. Właściwie nie tyle co z innym hopkiem mi się pomyliło, co pomyliło mi się zwyczajnie z innym... z tą samą lokacją o innej porze dnia. Bo chyba kiedy jesteśmy tutaj przed południem, żeby zająć się sprawami związanymi z zasilaniem, to wtedy tam jest osoba, która cały czas na sobie stoi i ewentualnie coś próbuje ogarnąć. Okej, dobra. Zabrakło jej argumentów sensownych. Anyway, to co chciałem powiedzieć. Oczywiście fakt bycia niewidzialnym podczas wystrzału, powiedzmy, wiąże się z tym, że tracimy stopniowo naszą energię, ale to nie jest chyba coś, co jakoś bardzo będę, wydaje mi się, cierpiał z tego powodu. Zwłaszcza, że sprawdzałem też zabawę snajperką i Jezus Maria... To rażące marnowanie czasu przeznaczone. Jezus Maria, strzelanie ze snajperki w trybie niewidzialności jest tak bardzo OP, że bardziej się chyba nie da. Tak autentycznie. Znaczy pomijając fakt, że strzały ze snajperki są strasznie głośne, więc zalarmują absolutnie każdego absolutnie dookoła, ale gdyby się ustawić jakoś bardzo daleko od skupiska ludzi i zacząć walić ze snajperki, to naprawdę może takie obrażenia zadać i takie zamieszanie, że to jest hit. Dobra, ciebie żegnam. Klasycznie, idziesz na pierwszy odstrzał, jak zawsze. Drobne fluktuacje podczas przejścia, tworząc kroskopinę i widocznie... Tu szybki hakowanko, dzień dobry. Oczywiście mamy też kody, żeby jakoś sensownie pogrzebać sobie w biurze Wenji, ale zanim tam dotrzemy, to jednak trzeba byłoby... To bardzo ważny eksperyment. ...wyeliminować te Wenji tutaj. W zasadzie nic mi nie mówiłaś.
Żeby one mnie jakoś za bardzo nie mieszały w głowie. Nie jesteśmy telepatkami. Oznacza to, że zgadywaniu poprzez logiczną dedukcję towarzyszy nieakceptowalny margines błędu. Naprawdę, już tyle razy wyeliminowałem, że praktycznie znam na pamięć sekwencję, jak to robić w miarę sensowny sposób. No nie licząc tych, które są na samej górze. Bo tamte, no troszeczkę zamieszania nieprzyjemnego mogą mi zrobić. Ale Juliany, to ja bym tutaj nie chciał. Tak to be honest. Akurat Juliana w tym momencie naprawdę nie bardzo napawa mnie optymizmem. Wręcz przeciwnie. Ile ona mi krwi napsuje, to moje. Także ja się stąd flipnę może jak najdalej od Wenji. Żeby móc potencjalnie na spokojnie wyeliminować naszą ulubioną zabójczynię, która tylko i wyłącznie jest po to, żeby napsuć mi krwi, ile tylko jest w stanie. Tylko jak dokładnie się tam odsunąć od tej Wendy, żeby być w miarę bezpiecznie? Żeby ona nie była za bardzo zaalarmowana? Mogę na przykład, wydaje mi się, uciec gdzieś tam kawałek dalej. Na drugą stronę, powiedzmy. O tutaj. Niech będzie. Na przykład to miejsce. Czy gdzieś tutaj potencjalnie by Juliana się kręciła? Chyba wydaje mi się, że nie. I teraz mam dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że mógłbym zwyczajnie zrobić cięcie i poczekać, aż się Juliana pokaże. W jakimś fajnym miejscu się na nią skampić. I ją tam po prostu... O! To jest nawet fajne miejsce, żeby się na nią skampić. Szczerze, dobra, nieważne, nic nie mówiłem. To nie było fajne miejsce, żeby się na nią skampić. To było wręcz bardzo fatalne miejsce, żeby się na nią skampić, z tego co... Wow, dzięki gro, że dałaś mi możliwość przeskoku. Naprawdę dziękuję, doceniam. Niesamowita jesteś. Absolutnie nie taki był plan. No to mamy taki mały problem, biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej jestem całkowicie na jeden strzał taktyczny i... poptoka. I trzeba będzie robić wszystko absolutnie od nowa, co troszeczkę mi się nie widzi. Więc ja może jednak się zapauzuję i gdzieś na spokojnie, taktycznie się usadowię. Poczekam sobie na Julianę, żeby ona mi tutaj przyszła. Że nie popełnię jakiegoś naprawdę żałosnego i głupiego błędu. Także byryby i ja to załatwię na szybko. No dobra, no chwilę musiałem na nią poczekać, stety niestety. Zanim raczyła do mnie tutaj przyjść, no to kawałek wody upłynęło. Nie wiem, może nawet tak z 5, może nawet 10 minut, trudno powiedzieć. Ale przynajmniej nie popełniłem żadnego głupiego błędu i jak się odkryłem przypadkiem, rezydum wtedy, znaczy rezydum jak rezydum. Zdolność mojej powtórki odzyskałem poprzez wyeliminowanie jej i wessanie jej rezydum. Także to jest na plus, że straciłem co prawda dwie powtórki, żeby się jakoś tutaj bezpiecznie przedostać. Ale odzyskałem te dwie powtórki, żeby ją potem jak ją już wyeliminowałem. Także ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Także ja się poproszę przełączę najlepiej na moją wyrzutnię gwoździ. Ponieważ ona jest, może nie jest tak skuteczna jak strzał ze snajperki, ale na pewno jest dużo cichsza jak strzał ze snajperki. Także coś za coś, jak to mówią. Także tu szybki teleport. Prawne to oznacza, że utrzymujemy tę pętlę od tysięcy lat. I teraz wydaje mi się, możemy już na spokojnie przejść do eliminowania Wenji. Po co tutaj oczywiście jesteśmy, jakżeby inaczej. Tylko, że teraz tak, one nie wiem jak się teraz poprzemieszczały, także troszeczkę mogą mi tutaj napsuć krwi poprzez fakt, że nie mam pojęcia jak się na nie wyczaić. Ale może nie będzie aż tak źle. Dobra, tu eliminacja, tu szybkie hakowanko. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ta druga? Aha, ta druga będzie jest tam. Także okej, dobra. Może jeszcze nie będzie aż tak źle. Teraz tylko trzeba ją jakoś sensownie, powiedzmy, podejść. Tylko ona jest teraz tutaj.
To troszeczkę mi psuje podejście. Liczyłem, że będzie do mnie odwrócona bardziej plecami. Tak jak na przykład powiedzmy teraz. Okej, dobra. Dziękuję za współpracę. Cieszę się, że była bardzo owocna. Tego oczywiście nie uruchomimy z prostego powodu. Zwyczajnie mają te kody losowo zmieniane, także dopóki nie przeczytamy notatki na dole, to się nie dowiemy, jak to wyłączyć. Także no dobra, jakoś to myślę przeżyję. Zastę sobie rezydum. Ja lubię oczywiście zastawać rezydum, ponieważ zawsze mogą się przydać, chociaż już mam tyle potrzebnych mi rzeczy, że na innych mi aż tak bardzo nie zależy, więc jak coś stracę, to tam w sumie pal licho z tym. Jakoś wielce płakać z tego powodu nie będę. Dobra, Wendy, jak ty się ustawiłaś? Ustawiłaś się teraz tak. Dobra, dziękuję. Szybko na dół, szybko na dół, szybko na dół, dzięki Colt. Niczego tutaj nie widzisz, Wendy. Tak samo jak ja już nie widzę ciebie, a przynajmniej tej wersji ciebie. Laboratorium, które nas interesuje, jest tam na dole. Także na górze się jakoś aż tak, wydaje mi się, kręcić nie potrzebuje. Tylko problem polega teraz na tym, jak się bezpiecznie dostać tutaj. No najsensowniej, wydaje mi się, byłoby pójść jakoś samą górą. Tylko no, może to być troszeczkę łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, no ale pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że całkiem sensownie, bo jak nie, no to mogę myśleć znowu problemy. Zwłaszcza, że nie mam broni, która byłaby idealna na szybkie eliminowanie tych łęczy tutaj. Dobra, mógłbym się flipnąć w sumie na górę. I mamy tak, jedną łęczę mamy tutaj, drugą łęczę mamy... Dobra, to było głupie. To było głupie i ryzykowne. Na szczęście ustawiłem się w taki sposób, że łatwo było mi zeskoczyć na dół, także jakoś nie schrzaniłem tego kolosalnie. Ale było blisko, nie powiem. Dobra, tutaj klasycznie trzeba to wszystko zhakować. I dobra, jak tam ta łędź jest ustawiona? Dobra, zaryzykuję. Ktoś mnie zauważył, właśnie nie ktoś, tylko któraś. Pytanie brzmi tylko, która? I czy ja dałbym radę ją jakoś sensownie na szybko odstrzelić? Niestety ci wizjonerzy mają dość twarde głowy, także jakoś strzał z gwoździa nie jest dla nich potwornie straszny, ale też jednak coś tam robi. Tu nie można wchodzić. Ale przecież tu nikogo nie ma, nie wiem, o czym ty mówisz. Dobra, zjedę sobie troszeczkę niżej, żeby móc się na spokojnie zrobić widzialnym i naładować sobie energię. I dobra, która łęczy chciała mi tak napsuć krwi tutaj? To, że poświęcimy dużą liczbę iteracji pętli na twoją biseksję, jest probabilistycznie pewne. Twoja definicja relatywizmu jest bardzo szeroka. Ale ile razy tego doświadczyłaś? Dobra, jak by tutaj te łędzi wyeliminować na spokojnie? Najlepiej by było poczekać, aż ta pójdzie tam kawałek do przodu się rozejrzeć, wtedy na szybko tą odstrzelić tą i później ewentualnie tą dobić. Nasza teoria. Nie różni się, co się stanie, gdy przebicie się zamknie. W nocy wrócimy do swoich linii czasowych i spróbujemy znowu jutro. Serio. Według tej papeteryjnej analogii, kto jest na mojej kartce? W mojej linii czasowej. Nie pogrywaj, kurwa, ze mną, Wendy. Dobra, dobra, wy, Wendy, nie pogrywajcie ze mną i zaczniecie w końcu chodzić tak, jak chodzić powinnyście. To podważa ideę samej tożsamości. Ty nie powinnaś tak stać, powinnaś pójść tam kawałek do przodu. Co to oznacza? No dobra, trochę fuck up. Fuck up w sumie z jej strony, bo zrobiła nie to, co powinna. A właściwie nie skręciła tam, gdzie powinna. Także no cóż, bywa.
Na szczęście te Wendy łędzi jak na geniuszki są naprawdę tępe. Dobra, to sobie wezmę. Czy ja w ogóle mam ochotę eliminować wszystkie te LNG? Nie wiem, wiem, że na pewno chcę się dostać tam. Zrobić to w miarę po cichu, więc się zwyczajnie przeskoczę tutaj. Daj mi twoje wnioski, albo daj mi dane. Nie mogę czytać, gdy mówisz. Nie to laboratorium. Troszeczkę bym to sfakapował, bo wlazłem nie tam, gdzie powinienem. Dobra, czy ta LNG mnie by... obserwowała? Nie. Także póki jest zajęta obserwowaniem otoczenia, to zrobię jej tak. Dziękuję i dobranoc. I szybki teleport tutaj. Jak ewentualnie mogę zeskoczyć na dół? Tak, żeby nie zwracać na siebie zbytniej uwagi. Teoretycznie tędy powinienem być w stanie zeskoczyć. Dobra. Okej. Nie jest źle. Szybka eliminacja tej tutaj. Żadna nie widziała? Chyba żadna. Nie zdążyła zostać zaalarmowana tyle, ile powinna. Mój błąd polegał na tym, że teraz za szybko chciałem podziałać i prawie że straciłem całą energię. Jeśli jest poprawny, to oznacza, że utrzymuje. Ale dobra. Póki co jestem kryty, póki co jakoś wielce zamieszania nie zrobiłem. Także w porównaniu do poprzednich akcji, ta wychodzi mi naprawdę całkiem nieźle. Bym powiedział nawet, że bardzo nieźle mi to idzie. Aż jestem tym, szczerze powiedziawszy, zaskoczony. Dobra, czy tutaj są jakieś łęgi? Tutaj żadnej łęgi nie widzę na szczęście. Także zostawiam, że jedyna łędzia, jaka została, to jest ta na samym dole. No i plus staje się w tym drugim laboratorium. Ale czy ja bym miał potrzebę, żeby teraz te wszystkie łędzi eliminować? Czy naprawdę mam poczucie, że muszę akurat tą łędzi odstrzelić w tym momencie? Właściwie wydaje mi się, że nie, biorąc pod uwagę, że i tak w tej literacji nic mi to nie da. Więc równie dobrze mogę to całkowicie olać i zająć się swoimi sprawami, stąd ewentualnie później się stąd autować. No dobra, halo, dzień dobry, co my tutaj mamy? Czy mamy tutaj coś, co może zwrócić moją uwagę? To se skakuje, tak żeby mieć pewność, że nie zaatakuje mnie to w jakimś momencie. I dobra, zobaczmy. Mimikon jakiś? Nie, gwoździe wezmę, gwoździe mogą się przydać. A co mamy tutaj? Przebicie zamknie się, czyli że będzie tylko jedna z nas. To jest niebezpieczne. Według naszych obliczeń wszystkie Wendy wrócą do swoich linii czasowych i zostanie jedna. Na pewno żadna z nas nie opuści tego ośrodka. Drugie prawo Evans, wariacji. Wiem, napisałam je. My, Wendy, jeśli technologia za tymi drzwiami pomoże nam stworzyć przebicie, trzeba pójść. Zostaje tylko jedna. Ta, do czegoś dochodzimy. Okej, przynajmniej nie będziemy mieli... Jak sprowadzić tę jedyną Wendy do Abdam? Czy pytanie brzmi, czy naprawdę musimy ją do Abdam wysyłać? No wiem dobrze, może ją wysłać do absolutnie każdego innego miejsca, byle nie tutaj. Na przykład na skałę Fritstand? Może tam byłaby bardziej chętna pójść? Chociaż to Abdam jest biblioteka, więc to by do niej pasowało. Dobra, popołudnie, nowe wiadomości. Charlie obecnie nie żyje między teraz a następnym, a tam i jak... Zaraz, co? Między teraz a następnym, a tam i jak? Czego ty się naćpałaś, fija? Zawsze wszystkiego, jak mam robotować, jak Charlie nie żyje? Muszę użyć Tubita, żeby zrobić więcej epickich zaproszeń. Jutro znów będziemy razem, impreza jest dzisiaj, suko. Może ty umiesz to zrobić? Nakarm Tubita swoim smutkiem na tej magnetycznej nici, że co? Dobra, to naprawdę nie ma chyba za bardzo jakichś ciekawych, konkretnych informacji. Tubit umie edytować i nadawać nagrania? Ten dziwny cyborg nie chwalił mi się tym. Okej, okay, dobra, może jednak coś było interesującego, ale jakoś nie czułem potrzeby, żeby to czytać. Tutaj znowu mamy chyba zaproszenie od... tutaj Igor wariuje na temat tego swojego wynalazku. W sumie tym wynalazkiem można by się zająć jeszcze tak na szybko. Przeczytane, tutaj coś mamy.
Panowie, miałem wrażenie, że zgadzamy się co do ośrodka operacji Horyzontu Wabdam. Uzyskanie do niego dostępu było moim dzisiejszym priorytetem. Pani interwencja w kompleksie znacznie utrudniła działania naszym badaczom. To nie jest list Wenji, nie musisz się silić na taką epistołę. Czym jest kurwa epistoła? Z pozdrowieniami, doktor Wojwans. Dobra, uśmiałam się. Dlaczego nakazałeś dziś rano zamknięcie stacji zasilania? Naprawdę chcesz, aby dobrał się do niej Colt? Oczywiście, że nie. Nie planowałeś na dzisiejsze popołudnie eksperymentu z przebiciem? Nie planowałeś na dzisiejsze popołudnie eksperymentu z przebiciem? Skup się na tym, a ja dopilnuję, aby Colt zginął. No jak na razie słabo ci idzie, Giuliano. Rak jest tam od 30 lat. Co za różnica, jeśli poczeka jeszcze jeden dzień? Racja. W takim razie zwrócę do tego jutro rano, oczywiście jutro. Chyba dzisiaj rano, ale jak zwał, tak zwał. Ale jakieś tam już podpory zaczynamy mieć. Ale cały czas można coś tu jeszcze znaleźć, tego co widzę. Kanał prywatny, spoko, to już wiemy. Starsze od instalacji Jonu, około 30 lat, taki związek z wieżą operacji Horyzont Wabdam. Ściany to co najmniej pół metra betonu wzmocnionego stalą i przebicie wymagałyby zastosowania ładunku o znacznej mocy. Skonsultować to z Mors lub Zborowską. Drzwi zabezpieczone blokadą dźwiękową, polecieć innej Wenji, by zajęła się problemem łamania kodów dźwiękowych. Najwyraźniej coś chroni lub coś więzi. Potrójne stalowe szyny wysyłają na około 8,6 metra ze ściany z klifu. Instalacje obronne. Blake przekazuje wojskowe archiwa. Może Colt zna procedury dostępowe. Dostęp przez tunele. Zaprzecza przesłuchać go, jeśli nadarzy się okazja. Brak połączenia ze stacją zasilania kompleksu. No oczywiście, że nie ma połączenia. Jak to się do cholery otwiera? Wendy chce zajrzeć do raka, co? Chyba mam przynętę. Więc Wendy chce drzwi, a Alex chce Wendy, a ja chcę balować z obojgiem do upadłego. I Tubic chce mi pomóc oczywiście. Wymieszacie ich i BUM! Zabójcza pieczeń! Tak. Dobra, czyli tak, co ja teraz muszę ewentualnie zrobić? Przepraszam bardzo, gdzie mnie teraz dalej prowadzi cała fabuła? Odwiedzić Tubita. Bo to jest, czego chcą Wendy, spoko, czyli muszę wrócić do Tubita. Niech będzie. Chociaż może być trochę na mnie ofochany, bo kazałem mu zabić Charlie'ego. Tutaj mamy tą Fiję, spoko. Charlie'ego mamy załatwionego. Igor. Możemy się zająć Igorem, bo w sumie skoro już to jesteśmy, no to czemu by w końcu nie skorzystać z okazji i nie zobaczyć, co takiego musimy podziałać w sprawie tego jego wynalazku. Tylko gdzie my to teraz mieliśmy? Tutaj, dobra, bo... Aha, do Tubita potrzebuje iść po południu, czyli podczas zabawy z Charlie'm. Spoko, niech będzie. Może odkryję jakąś inną strategię eliminacji go. Zawsze coś. Ale tak, zobaczmy, gdzie mamy to urządzenie nieszczęsne Igora. I tak jak mówię, czy mi się chce walczyć teraz z Wendy? No tak średnio najeżdża, bym powiedział, więc raczej to całkowicie oleję. I spróbuję się stąd z łaski swojej wyautować. A może nawet zrobię tak? Co mi zrobiło? Jak mówiłem, snajperka podczas niewidzialności jest cholernie OP. Jeden potężny strzał i ludzi nie ma, a jeszcze biorąc pod uwagę, że naprawdę mało zużywa to energii, jeśli chodzi o moją niewidzialność, to naprawdę jest tak bardzo skuteczne. Wystarczy się ustawić w takim fajnym miejscu, gdzie nie będę zwracał uwagi na siebie osoby, które nie chciałbym zwrócić i można po prostu szastać tymi nabojami jak leci, jednym po drugim. Na przykład jak mamy ten, jak na przykład mamy tą grę Charlie'ego, to można się ustawić tak jak pokazałem wam w poprzednim odcinku na dachu. I z tego dachu można tyle ludzi odstrzelić już, że to jest po prostu hit. Dobra, czy mamy tutaj kogoś potencjalnie do odstrzelenia? Tam był jakiś koleś tego co kojarzę. Tam jest. Dobra, hold up. Tak, na wszelki wypadek szybko niewidzialność sobie ustawię.
twardy gość. No czy ty możesz? No trochę mu się nie śpieszy z odejściem z tego świata. Kimkolwiek jest, ta osoba jest niezwykle odporna na moje pociski. Mimo, że walę mu prosto w czerep. A może w tym jest problem, że ja walę mu w czerep? Może powinienem mu walnąć, nie wiem, w kolano? W korpus? Dobra, to też jest opcja. Naprawdę, Jezus Maria. Nie wiem, co to było za ulepszenie, ale gościu mógł po prostu tyle strzałów przyjąć na siebie, że jestem pod niemałym wrażeniem. No dobra, czy będzie tutaj Igor? Wydaje mi się, że Igora tutaj nie będzie. Także cóż mamy tutaj ciekawego? Co jest, kurwa? Okej. Tego się nie spodziewałem. Cóż my tutaj takiego interesującego mamy, Haro? Czy ja mam coś podziałać tutaj na górze, czy bardziej na dole? Ale że tutaj będą jakieś lasery, to też się nie spodziewałem. Czy ja mam tutaj przyjść wieczorem? Zaczynam mieć takie wrażenie, że tak. A nie. Cały czas mi pokazuje to miejsce. Dobra, co się stanie, jak spróbuję tutaj wejść? A może zrobię to w ten sposób? Okej, dobra, niewidzialność jest naprawdę tutaj niezwykle przydatna do wszystkiego. Dobra, tu szybki hak na wszelki wielki. Tu też małe hakowanko nie zaszkodzi i tutaj również. Nie, dobra, teraz pytanie, co ja mam tutaj zdziałać w takim wypadku? To już mamy odsłuchane, także nieważne. Budzik chrzanić. Zostawiłeś efekty swojej tabliczki na nieożywionym obiekcie i pytasz mnie teraz, jak to odkręcić? Mam kontrpropozycję, przestań odpierdalać takie szopki. Rzucę okiem na ten niewidzialny panel kontrolny później, może to, co zrobiłeś, uda się powtórzyć, celowo. A w międzyczasie niwelator powinien zneutralizować działanie tabliczki do końca dnia. Możesz pożyczyć ich, ile chcesz, właściwie wiesz co, weź je sobie wszystkie, z poważaniem dr Evans. Czy ja musiałbym teraz wrócić do... A to jest niwelator. Dobra, tędy nie wejdę. A do czego to jest podłączone, przepraszam bardzo? Żebym mógł sobie, powiedzmy, to odblokować? Nie wiem. Ale mogę zrobić ewentualnie tak, że tu niewidzialność i... Flip! Dziękuję, dobranoc. To teraz tak. Jak to aktywować? Świetnie, potrzebujesz jakiegoś kurna kodu teraz. Tylko ja tego kodu nie znam. I tu zaczynają się schody robić powoli. No dobra, Igor, coś ty wykombinował i jak to ewentualnie wyłączyć? Czy tutaj gdzieś będzie jakiś kod sensowny? Czy jest coś, co ja przeoczyłem, co powinienem zbadać? Tutaj nie, tutaj nie. Może cały czas coś jest w jego bazie, bo naprawdę nie bardzo mi się widzi zabawa w kotka i myszkę na zasadzie sprawdzić absolutnie każdą możliwą kombinację. Mamy tak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. To jest prawie pół alfabetu. Dobra, potrzebujemy jednej litery i trzech cyfr. Dobra, teraz pytanie, co będzie czym i gdzie, jak, gdzie, po co, dlaczego, kiedy, gdzie. A to co to? A to nie są moje tunele przypadkiem? Tak, to są moje tunele, na inną porę dnia. Spoko, niech będzie. Tylko tak, no gra mi nie każe stąd spadać. Także obstawiam, że skoro nie każe mi stąd spadać, to znaczy, że cały czas mogę coś tutaj jeszcze zdziałać. Więc mam to po prostu przeczytać, czy powiedzieć to swoimi słowami? Nie, nie chcemy, abyś odczytał tekst z kartki.
Dobra, dobra, to już słyszeliśmy, także nieważne. Nowa wiadomość. Musisz mnie zaprosić. Bez mnie nie miałbyś nawet tego miejsca, żadnej wyspy, bla, bla, bla. Słucham? Dobra, tutaj nie było żadnych informacji. I on jak Igor. Jasne. Zabawne. Dobra, łapię. Jestem gotowy. O, to się ciągle nagrywa. Kurwa. Oj, okej. Świat jest w takim stanie, że projekt Ion jest... Program. Dobra, może tutaj będą jakieś informacje. Ale tu też jest kurna wszystko zamknięte. Pomocy! Eternalistyczny. Jebać to. Zmieniam ten tekst. Dobra, co my tutaj mamy? RJP. Dołącz i zasil szeregi eternalistów. Dobra, tutaj coś też nie bardzo. To mamy wieżyczkę, także ja może tą wieżyczkę sobie na szybko odstrzelę, żeby mi nie zrobiła ziazi za chwilę jakiegoś. Tutaj może też nie. Czy jest jakaś informacja, która mi coś pomoże z tym wszystkim? Większe urządzenie nasłuchowe Igor przyczyniło się do sukcesu jego sprzętu i mogę je wyłączyć. No, nie bardzo mogę je wyłączyć. A może ja nie muszę go wyłączać? O da, bo jest jedna rzecz, której, o której nie pomyślałem. A mógłbym zrobić na przykład tak? No nie bardzo. Jakim cudem my to wiemy? Nie wiem. Czy ja to przeoczyłem? Kiedy się zdobyłem tą informację? Kiedy to było? Nie wiem. Dobra, i 5, 7, 2 było? 5, 7, 7 i 2. Stop! Bój się, Igorze. Wybierasz się na bal. Okej, dobra, czyli możemy to zacząć w taki sposób. Tylko skąd ja zdałem ten kod? Nie mam pojęcia. Ja go zdałem, bo znałem, czy ja gdzieś to przeczytałem jakieś inne informacje. Nie wiem, ja się zgubiłem. Ja naprawdę już tyle razy powtarzałem każdą z tych sekwencji, że nie wiem gdzie, co, kiedy, w którym momencie ja odkryłem. Ale dobra, czyli ten problem mamy już z głowy, także... Tylko teraz pytanie brzmi, kiedy byłoby najsensowniej przyjść? Mamy tak. Po południu Charlie jest z Fią na freestand. Rano przydałoby się odstrzelić Harriet. Dobra, trzeba będzie jeszcze naprawdę dużo, dużo informacji zdobyć, żeby mieć pewność, jak to sensownie rozegrać. I przydałoby się też stąd jakoś sensownie autować. Wręcz powiedziałbym nawet w podskokach. Tylko teraz nie jestem pewien, gdzie ja mam wyjście z tego. Teraz tędy wyłaziłem? W którym miejscu, przepraszam, ja mam te swoje w chwili obecnej wyjścia? Bo mamy na pewno to. Ja chyba tędy wyłaziłem. Albo i nie? Dobra, inaczej. Jak ja mam stąd wyjść teraz? Halo, pomocy! Chcę stąd się autować. Którędy? A, no tak, nie mogę się stąd wyautować z prostego powodu. Nie skakowałem tej cholernej anteny Juliany. Dobra, panie i panowie, czy będziecie mi tutaj robić jakieś zamieszanie, przepraszam bardzo? No jakieś by pewnie chcieliby tutaj porobić zamieszanie, ale na szczęście mam taką odległość hakowania, że nawet nie muszę tam podchodzić. Także teraz mogę stąd faktycznie się stąd autować. Także dobra, jakieś pomysły na Wenji mamy, jakieś pomysły na Igora mamy, tylko trzeba będzie to jeszcze parę razy wrócić, obstawiam. I znaleźć sposób, żeby mieć jedną wolną sekwencję, żeby przyjść tutaj i mieć to, i to załatwić. Może przed południem, w chwili kiedy jest zabawa Charlie'ego? To wydaje mi się taka sensowna opcja. I widzę, że zablokowało mi kamerkę. Perfekt. No trudno, chrzanić to. Pytanie brzmi, kiedy to się stało? Dobra, informacje. Co mi się udało uzyskać, czego mi się nie udało uzyskać? Dobra, tu utonąłem, tu Lionę wyeliminowałem, bla, bla, bla. To mnie akurat najmniej interesuje.
Ile tych medalionów pozbywałem, o jasna cholera! Colt 1, nauka 0. Widzimy się na imprezie, Igorze. Wendy nie chce pójść na przyjęcie. Nie dziwię się. Wybacz, doktorko. Mam do przerwania pętlę. Okej, plany jakieś są, także trzeba będzie się z tym, będzie jakoś trzeba wszystko wymyślić. A jak to dokładnie się rozegra, tego jeszcze nie wiem, bo jeszcze parę razy nas czeka powtarzanie różnych sekwencji. Ale póki co, kończę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeśli tak, będziecie zostawić łapkę w górę, by o tym poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a seria zdobyła przychodzą do gustu, zostawcie suba na kanale, by was nic nie minęło. W komentarzach dajcie znać, co sądzicie o całej serii. A my co? Widzicie już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć.